Zaledwie 60 km od Wrocławia znajduje się jedyne w Polsce muzeum, które specjalizuje się w tematyce sprzętu gospodarstwa domowego. Historia muzeum sięga lat 30. XX wieku. Muzeum posiada bogate zbiory używanych przez naszych przodków przedmiotów z wielu dziedzin życia, pochodzące z najprawdopodobniej każdego okresu działalności człowieka od XV wieku. Zwiedzanie galerii rozpoczynamy od piwnicy, gdzie znajdują się dwie wystawy tematyczne. W wąskich przejściach eksponowane są zbiory białej i palnej broni. Są to m.in. miecze, halabardy, szable, pałasze, a wśród palnej karabiny kapiszonowe, hakownice, broń myśliwska i dubeltówki. Dalej znajdują się głównie rzeźby sakralne, to m.in. zestaw rzeźb ołtarzowych pochodzących z nieistniejącego kościoła w Niemczech, ponadto figura świętej Jadwigi i figura świecznik świętej Katarzyny. Ziembickie Muzeum może poszczycić się największą w Europie kolekcją żelazek. W zbiorze znajdziemy najstarsze żelazko w Polsce z 1655 roku. W sali żelazek są także eksponaty niegdyś używane od XVII wieku do czasów współczesnych. Są tutaj liczne eksponaty na dusze, węgiel, ale również urządzenia gazowe i elektryczne. Ponadto ekspozycja zawiera też żelazka do włosów, czyli lokówki. W tej sali można się również zapoznać z budową i przećwiczyć uzbrajanie tych zabytkowych perełek. W kolejnych dwóch salach znajdują się przeróżne sprzęty gospodarstwa domowego używane w kuchni. Między innymi sprzęt do prania i maglowania, czyli prymitywne pralki ręczne i mechaniczne. Odlatuję. To jest bardzo skomplikowane, ale mi się podoba. W drugiej sali, urządzonej na pomieszczenie kuchenne, znajduje się wystawa XIX i XX-wiecznego sprzętu codziennego użytku, służącego do gotowania, pieczenia i smażenia, a także miedziane i mosiężne naczynia, drewniane i metalowe formy, moździerze, dziatki do orzechów, młynki i kawiarenki. Na uwagę zasługuje kompletna aranżacja kuchni, która unaocznia, jak dużo sprzętu znajdowało się niegdyś w zasobach prywatnych domów, a także jak wiele z nich przetrwało w unowocześnionej formie do dziś. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Dwie sale zostały przeznaczone na ekspozycję zbiorów tworzącego w Ziembicach śląskiego malarza i podróżnika Józefa Langera. Eksponaty wystawione w salach stanowią jego prywatną kolekcję. Są to m.in. zastawy stołowe, sprzęt użytkowy, stroje, obrazy, popiersia, a także kompletnie wyposażone biuro z maszyną do pisania, temperówką i przenośnym aparatem fotograficznym. Sporą atrakcją jest kolekcja szkła użytkowego z terenu Ziembic, puchary, kielichy, patery i witraże zdobione złotem. Są też zestawy do serwowania alkoholu upiększone szlachetnymi kamieniami. Na koniec przenosimy się do sali poświęconej długiej i burzliwej historii Ziembic. Swoje miejsce znalazły tutaj wszelkiego rodzaju pamiątki z historii miasta liczącego ponad 770 lat. To m.in. mapy księstwa, a następnie powiatu oraz liczne pieczęcie z tego okresu. Część wystawy poświęcona jest historii Piastów Ziembickich i pozwala prześledzić ich genealogię oraz najważniejsze fakty z historii miasta. Eksponaty prezentowane w ziembickim ratuszu to tylko część zbiorów muzeum. Z powodu zbyt małej powierzchni wystawienniczej wiele z nich przechowywanych jest w magazynach. Warto odwiedzić to nietypowe muzeum, zwłaszcza że dojazd do Ziembic nie jest skomplikowany. Miasto leży przy drodze wojewódzkiej 395 i jeżdżą tutaj bezpośrednie pociągi z Wrocławia, Międzylesia, Kłodzka, Kudowy-Zdrój, a nawet Rawicza, Leszna i Zielonej Góry. Podróż pociągiem z Wrocławia to tylko 50 minut, a samochodem niewiele ponad godzinę. Polecamy!
Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!